Rock and roll jest to szalony taniec, bardzo żywiołowy, bardzo szybki. Tutaj on się wywodzi oczywiście, tak jak i muzyka z lat 50. z USA. Szedł równocześnie rozwój tańca szedł z rozwojem tej muzyki. Wywodzi się z bluesa, z country, z jazzu. Tak samo, zawiera, ten taniec zawiera elementy. Później się rozbił na jive'a, na lindy hopa, na west coast swinga. Wszystko tak naprawdę wywodzi się z jednego i jest to bardzo często używany taniec na prawie każdej imprezie, bo jeśli nie muzyka parzysta, to zawsze pójdzie jakiś set rock'n'rolla, do której będziecie mogli się poruszać po naszym kursie. Rock'n'roll też charakteryzuje się oczywiście oprócz kroku podstawowego, możemy spotkać różne elementy też akrobatyczne, jakieś skoki, przerzuty, kiki, różne takie akrobacje, takie dosyć szalone, ale też proste. Kurs oczywiście obejmuje na początku kroki podstawowe i powiedzmy ten charakter taki bardziej przyziemny, luźny, taki swingowy. Później dodajemy elementy też z innych styli, czyli z jive'a bardziej skoczny, czy tańczymy różne wykopy. Oczywiście później trzeba spróbować swoich sił w jakichś skokach, przeskokach. No i dodajemy delikatnie jakieś elementy akrobatyczne. Trwa 8 spotkań, jest to około 2 miesiące. Oczywiście jest to możliwość kontynuacji na wyższych poziomach. No im więcej poziomów, tym bardziej jesteś wkręcony w rock'n'rolla. Kurs jest połączony z programem, który zaproponujemy na naszej stronie po zalogowaniu się na swoim profilu. Kurs będzie połączony po to, żeby każdy miał dostęp do tego, co robiliśmy na zajęciach. Będzie można sobie ćwiczyć w domu i to już od Was zależy tylko, czy te ćwiczenia będą codziennie, czy jeszcze dodatkowo. Na pewno to, co zrobimy tutaj na sali, będziecie mieli do tego dostęp w formie internetowej. Możecie ćwiczyć, oczywiście wtedy nauka pójdzie dużo szybciej. Oczywiście jak najbardziej zajęcia są możliwe do nadrobienia, wystarczy wejść na platformę, zaznaczyć sobie, które to były zajęcia, kliknąć, no i wyświetlą się kroki, które były na tych zajęciach. To jeżeli oczywiście nie było Was na jednych zajęciach, czy na więcej, oczywiście będzie dostępny ten kurs internetowy, a natomiast nie bójcie się przyjść na kolejne. Zawsze jest czas na to, żeby wszyscy sobie ćwiczyli. W tym czasie możemy nadrobić kroki, które macie zaległe. Nie bójcie się, przychodźcie i tańczcie. Rock and rolla, na pewno muzykę rock and rolla każdy kojarzy. No, tak z wykonawcy jak Billie Holiday, Chuck Berry czy Elvis Presley, no to są ponadczasowi wykonawcy i to jest muzyka rock'n'rolla. Ona zawsze jest taka skoczna, że nie ma równych uderzeń, tylko perkusja zawsze wystukuje ten parzysty rytm skoczny, że jest lekkie uderzenie, ciężkie uderzenie, Beatlesi tak samo. Do każdej typu muzyki w tym stylu, no później ta muzyka się rozwinęła, możecie wykorzystać to, co się nauczycie tutaj na kursie. Kurs jest tak naprawdę dla każdego, nie ma żadnych ograniczeń. Oczywiście w zależności od Waszej kondycji fizycznej, to w takim stopniu będziecie sobie tańczyć. Są ludzie, którzy przyjdą i rozładują całą swoją energię i będą skakać, a są ludzie, którzy będą bardziej spokojnie, właśnie swingowo, tak bardziej zachowawczo, ale też to jest to fantastyczna forma aktywności. Na pewno kondycja się poprawi po tym kursie, no bo tutaj zaczynamy od wolnej muzyki, żeby każdy, powiedzmy, był w tym swingowym stylu. Później podkręcamy tempo i można tam już dać z siebie wszystko, puścić hamulce taneczne albo tańczyć ten bardziej skatkany charakter, albo robić te przerzuty. Tak czy siak, na pewno po tym kursie Wasza kondycja się poprawi, bo tutaj dążymy do tego, żeby wszystko, co robimy, działało tak samo w szybszej muzyce. Zdecydowanie rock'n'rolla tańczymy w parze i tutaj należałoby się zapisać w parze. Jeżeli nie mamy osoby, partnerki bądź partnera, to są dwie możliwości. My jako szkoła możemy zaproponować, połączyć z inną partnerką, która zapisała się solo, bądź druga opcja, zaproponować tancerkę po prostu od nas do tego kursu. Po pierwszym poziomie
rock'n'rolla. Na pewno poznacie wszystkie kroki takie podstawowe. Zwykłe, proste obroty, na razie powiedzmy bardziej przyziemne, ale spróbujemy na pewno tych kików w wersji trochę jive'owej, skakanej i spróbujemy po trochu z każdego stylu, żebyście też wiedzieli, w jakim stylu czujecie się dobrze. Na pewno tych kroków będzie sporo, ponieważ na kurs przewidziany jest na 8 spotkań. Nie będziemy robić tylko jednego nowego kroku na zajęciach, co najmniej dwa, więc już po tych około 2-3 miesiącach będziecie mieli sporą bazę i będziecie mogli zatańczyć na każdej imprezie. Do tej szkoły można się zapisać poprzez strony internetowe Dancebooka czy dancebookwarszawa.pl bądź zadzwonić tutaj do naszej siedziby na recepcję lub przyjść, zapytać i rozpocząć swoją przygodę z tańcem. Nasza siedziba pod adresem Prymasa Tysiąclecia 76.